Oj Boże, testuję moją starą kamerę z laptopa. Dlaczego to jest tak niewyraźnie? Chyba nie za fajnie. Co ja zrobiłam? Chyba troszkę lepiej, ale dlaczego to jest w kwadracie? Cześć, witam na kanale 17 Ton Podróż Podróż. Znalazłam dziennik, żeby przypomnieć sobie informacje z tego, co się dzieje. W ogóle zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka z tej serii Podróż Podróż chronologicznie, ponieważ w międzyczasie były archiwy, koncerty i podróże po Europie. Także zapraszam do tego, żeby obejrzeć sobie odcinek. Gdzieś tutaj na górze podam link. Czyli wyszłam z dżungli w Malezji, jestem w Georgetown na powrót, ale nie będę tam długo, dlatego że kieruję się na Tajlandię, gdyż moja wiza, że tak powiem, się expired, się wykończyła, dlatego kieruję się na północ, już jestem na północy Malezji, z wyspy Penang. Pojechałam na mainland, na ten taki główny ląd, peninsular. No i stamtąd się kieruję na północ, do południowej Tajlandii. No i, że tak powiem, był pomysł, żeby było z notesu bez stresu na Facebooku i chyba to zacznę robić. Jest nowy rok, w ogóle szczęśliwego nowego roku i kroku. Już jest rok kanału, więc... fajnie, że jesteście. W ogóle na początku jest napisane zeszyt numer 9. Hello! Mam tyle do nadgubienia po prostu, ale mój cały styczeń przeznaczę na to, żeby właśnie nadrobić na Facebooku, a na fanpage'u po prostu wszystkie te moje książkowe wywody z podróży. I albo będę robić to w formie moich filmików, albo będę robić to na piśmie, tak jak zaczęłam. Czyli z notesu bez stresu, ale mimo co. 19 czerwca 2015 roku. 15:15. Jesteśmy w Georgetown. Jesteśmy w Georgetown. A ponownie Penang, ale co jest ważne. Witam, zeszyt numer 9, bla bla bla. I jak to wizyta... A ja to wszystko dźwigam. No, 9 zeszytów na plerach. Ale oczywiście Jurek mi pomagał na tamten czas. Jak na 15 miesięcy, to bardzo dużo piszę. Dokładnie tak. Boże, to był 15 miesiąc mojej wycieczki. Prawda jest taka, że ten zeszyt zaczął się już wczoraj, tylko wciąż nie miałam czasu i miejsca, aby zapisać swoje myśli, a było bardzo dużo emocji. No w ogóle na początku tego zeszytu są moje nauki z dżungli. Spotkałam takiego chłopaka strasznie fajnego. Był pół Niemcem, pół Egipcjaninem i spotkaliśmy się któregoś poranka i jakby próbował nauczyć mnie arabskiego, także tutaj mam moje... Nagrywam laptopem, nie telefonem, więc nie mogę złapać fokusa. Natomiast uczyłam się tutaj z nim arabskiego, tłumaczył mi po prostu jak litery wyglądają na początku, w środku i na końcu zdania, ponieważ wyglądają różnie. Sabaha al-Khair. No i takie różne tam tutaj tłumaczył mi. Intang, outang, samogłoski, spółgłoski i w ogóle strasznie fajnie. No ale ogólnie na wycieczce uczyłam się wielu różnych rzeczy. Uczyłam się jak być muzułmanką, w sensie nie konkretnie być muzułmanką, ale uczyłam się po prostu ramadan, albo jak burkę się nosi i tak dalej, i tak dalej. Co zresztą miałam już praktykę wcześniej, bo byłam kilka lat wcześniej w Iranie. Uczyłam się od mąków, od mnichów, jak żyją mnisi, po prostu jaka jest filozofia ich i pogląd na takie rzeczy, czy na takie. I po prostu takie sito przez całą tą podróż miałam na swojej głowie i po prostu przepuszczałam to, co mi się przyda do życia. I odrzucałam to, co było niezgodne z moim, że tak powiem, kręgosłupem moralnym. However, dobra.
patrzę tutaj, ponieważ mam tu zeszyt i czytam z pamiętnikiem. No to sobie stresu, jakem to nazwała. Wczoraj był pierwszy dzień Ramadanu. A, no właśnie, pamiętam to. 18 czerwca 2015. Rozpoczął się około 5.42 rano, kiedy to do ust nie można nic włożyć aż do godziny 19.34. Trochę odwrotnie niż u Tarantino? Okej. Okay. A, o śmieszku do świtu. No, dobra, whatever. Nie ma to jak dobre porównanie. Kuźwa. Anyway. Już w zeszłym miesiącu albo i wcześniej postanowiłam, że skoro jestem wśród islamistów, to postaram się o ten ramadan. Więc postaram się na ten ramadan przejść. W Londynie byłam już tego świadkiem, plus mieszkałam z taką moją koleżanką, no. Którą pozdrawiam, Wahida. Wahida była z Mauritius, a Mauritius to jest taki zlepek, to zaraz taka mała wysepka koło Madagaskaru, to jest taki zlepek kultur troszkę z Indii przyszedł, troszkę właśnie z Afryki, z Madagaskaru, jest islam, hinduizm i w ogóle nie byłam tam, może pojadę no i właśnie jak właśnie jej rodzina, właśnie ta, z którą mieszkałam miała Ramadan, no to ja jakby ubierałam się w taką rolę, że starałam się nie gotować jakoś tak super pachnących rzeczy, żeby po prostu nie utrudniać im sytuacji, że tak powiem. No ale spoko, ja jestem raczej easy going. Oni też byli fajni. Jolon, plan jest taki, że Jurek chce jeździć do Europy 11 sierpnia, a ja chcę zostać, chociaż jeszcze kminimy co i jak. Anyway. W efekcie wzięliśmy ferry na drugą stronę mostu. Ferry. Czyli statek. On jest taki, żeby dojechać na Penang, to się płaci tam grosze, a żeby wrócić z wyspy z powrotem na mainland, to jest za friko. Za darmo. Nie mogę zapać ostrości na budynki w tle. Nie mogę za jasno, wiesz? A na drugą stronę mostu. Już jechałam tym mega hiper długim mostem ze dwa razy. A, pokażę wam jak to jest na moście też. Od około 17 zaczął mnie łapać głód. Jestem w trakcie sprzątania, okej? Okay? Wybaczcie mi to, co jest za plecami. A nie, to niedługo zrobię z takiej youtuberzy piękny kwiatuszek, lampki i w ogóle. Pff. Ale jeszcze nie teraz. Dobra. Aha. Od około 17 zaczął mnie łapać głód. Ale dzielnie czekałam do 19.34, aby można było przejść do posiłku w Butterworth, bo tam ta ferry leci. A ta ferry płynie z właśnie wyspy do miasta na lądzie, które się nazywa Butterworth. Weszliśmy w jakieś mury, gdzie zaczynało pachnieć jedzeniem. Zaczęli się schodzić ludzie. Wow, całkiem przyjemne uczucie. Całe mnóstwo stoisk, stoliki, ludzie, jakaś TV, jakaś transmisja z modlitwami. 18 czerwca 2015 roku, godzina 19.34. Wszyscy zaczynają uczyć, wszyscy zaczynają jeść. Mój pierwszy dzień Ramadanu w Malezji zakończył się powodzeniem. Co prawda dzisiaj na płynach, jutro się też planuję na płynach. W sensie soczki, 3 szklanki dziennie, a od soboty tylko nic w zasadzie, od tego zachodu. Powiem do siebie, trafiliśmy teraz trafiliśmy do pewnego miejsca, wszyscy kupili jedzenie hurtem, każdy siedział przy jedzeniu i czekał na 19.34, kiedy można zacząć jeść.
skontaktowałam się z znajomymi, co i jak, o której można jeść, w sensie z malajskimi znajomymi, tak? Pisali mi, że 13.34 i tak też każdy pilnował owej godziny. Naprawdę, co do minuty, ja pierdziunię. Można sobie wcześniej kupić jedzenie, a później wszyscy siedzą przy tym i czekają z zegarkami w ręce. Okej. Okay. Owe godziny ludzie zaczęli kupować jedzenie. My też od 19.20 chcieliśmy... A przepraszam, czekaliśmy, kiedy wypije te 14 minut później. Ludzie kupowali sobie porcje ryżu z dodatkami, ale kładli je na stole i czekali, a nie jedli. To już powiedziałam, tak? Każdy pilnował czasu, chociaż pan z teczką, chodził pan z teczką i rozdawał cząstki arbuza. My również dostaliśmy, również czekaliśmy do jego konsumpcji. No bo w ogóle jest, tak, jest troszkę taka arabizacja w... Arabizacja? Dobrze powiedziałam? W Malezji po prostu rozdają daktyle na każdej stacji. Po prostu, że jak już się złamie ten głód, to żeby ludzie już mieli przygotowane cukrowe dostatki energii w daktyle i bodajże wodę. Rozdawali to za darmo na stacjach. No chyba, że kogoś po prostu łamie, to chyba może też po to było. W każdym razie daktyle. Również czekaliśmy do jego konsumpcji. W powietrzu była jakaś taka magiczna energia. Czuć było, jak wszyscy są razem braćmi i siostrami. Na czas też patrzyli, na nas też patrzyli z adoracją, uśmiechali się, widzieli, że my też czekamy. No, w sensie taki, że widzieli, że jakby próbujemy się zjednoczyć, a nie, wiesz, zaczną się obiadać przy nich, kiedy on ich po prostu od samego rana ściska głód, nie? Nie wiem, czy wiedzieli, że my też po prostu próbujemy sił. W sensie Jurek nie próbował sił, Jurek po prostu czekał, no, żeby już nie być hamem, ale Jurek normalnie jadał, a ja ramadanowałam się, pościłam. W TV zaczęło się jakiś serial soapowy, w sensie, wiecie, jak się to mówi po polsku? No seriale, nie? Takie babskie, bezsensowne, gówniane. W sensie, nie żeby obrażać baby, tylko chodzi o to, że takie seriale, strata czasu. Dostaliśmy na wyciszenie melona od pana, a na stacji rozdawali daktyle i wodę. Nie ma tego. No to co? Wyjdziemy zamówić, Okej. Jest, wybiła 19.34. Jemy, wszyscy jedzą, uczta, radość, posiłek, haha. Ach, jakie pyszne. Po uczcie oczywiście tetari, czyli taka herbata hinduska z mlekiem lana z góry. Te, czyli herbata tari to chyba jest jakby lać. Po prostu oni to tak leją z góry do dołu, z kubeczka do kubeczka. Dam to może wstawkę z Indii, jak pokazywałam o tym. Jestem w Chennai, jest godzina 5 rano, 18 minut po moim pierwszym śniadaniu. Chciałam tylko powiedzieć, że tutaj nie tylko w Malezji robią tutaj ci tetari. Tutaj robi się samemu tetari. Czyli dostaje się pudełek. Excellent. I know, thank you so much. Później zachciało się nam palić. A ja wtedy sobie podpalałam fajki jeszcze, ale to paliłam takie deun, roko deun. Roko to znaczy tytoń. Tytoń, a deun znaczy
Liść. Oni mają takie specjalne liście pokrojone, tam nie wiem, czy jakieś z bananowca czy z czegoś. I mają taki mokry tytoń i oni w te liście to najpierw wybierają te liście z takich, wiecie, jak fasolki mają takie żyłki, z takich włochów, później to zawijają taką naturalną błonkę ściągają, zawijają to i to się strasznie ciężko pali, przez co jest bardzo długo, a mało tytoniu wchodzi, jest to mega tanie i taki rytuał, strasznie fajne. A, chyba kiedyś nakręciłam już długo później, jak byłam na Telucampi. To jak znajdę to teraz tą wstawkę, no to dołączę. A to rokodałon. Wyglądałoby się, że marihuana, ale nie marihuana. Rokodałon, czyli roko to tabako, a dałon to ten liść tradycyjny. Łaziski. Chłopaki łapią ryby. Na kolację. Why not? Życie. Z hostelu Georgetown jeszcze mam. A nie, bo w Georgetown znalazłam po prostu pełno w tym pokoju, w którym spaliśmy. A to był taki dormitory, tam pełno ludzi spało i znalazłam w ogóle pełno takich tytoniów, a już nikt nie mieszka w tym pokoju, więc po prostu sobie je przygarnęłam. A byłby fajne. Także kupiłam tylko dałony w takim razie, te zawijasy, jakby bledki, nie? U nas są bledki, a tam są liście. Na tej samej zasadzie to mniej więcej działa. Wracając do tematu, tak, miałam więc tytoń, więc na... Tak, wracając do tematu, tak, więc miałam tytoń, mając nadzieję, że nie ma tam jakichś dodatków. Więc wczoraj miałam tytoń i bledki, dawno się nie skręcałam, a zresztą nigdy mi nie wychodziło, więc poszłam kupić dałun, czyli te liście do zawijania rocco, czyli tytoniu, maleński tradycyjny wymysł, bla bla bla. Za 50 centów kupiłam zwitek. No, taki dużo tego tam było, ale bardzo dużo odpada, bo się łamią po drodze czy coś. No, ale 50 centów to mam grosze. Uśmiałam się z panami z kiosku, i próbując moich malajskich konwersacji, no bo ja tam śmigałam po malajsku, i chwaląc się, że będę zawijać w te liście, jak ten świstek, po raz pierwszy i nie wiem, czy sobie ewentualnie poradzę. Wróciłam do stolika i próbowałam odtworzyć naukę rysaka, takiego mojego kumpla, który mi pokazywał, jak to się robi. W kiosku przyszedł starszy pan, trochę pokrzywiony, z ciemnymi ze starości i tytoniu z zębami. Ważył chyba mniej niż nasze plecaki. W sensie mniej niż 20 kilo. Jeśli chodzi o to, że był bardzo chudy. I wzrostu też miał mniej więcej tyle. I z politowaniem ofiarowałam mu papierosa. Grzecznie podziękował. Ale powiedziałam, że wolę rocco. A, bo ja musiałam mieć też normalne fajki. Grzecznie podziękował, ale powiedziałam mu, że wolę rocco. A, on mnie poczęstował zwykłym papierosem. Tak, a ja powiedziałam, że nie, dzięki facet, ale ja wolę te rocco sobie zrobić, nie? No i właśnie, z czego on się ucieszył i powiedział, że dobrze, że są lepsze od fajek, że od fajek boli gardło, a od rocco dał mnie. I że się umiera od tytoniu, a od rokodałun się jest zdrowszy. Kuźma, jaka teoria ty. Niech będzie. Patrzyłam, jak skręca mi fajkę, ale odmówił sam zapalenia i patrzył mi na ręce, jak się uczyłam. No i coś tam bla 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 bla. Chodzi o to, że mój pierwszy dzień na Madamo się zakończył bardzo pozytywnie, no i że się udajemy w stronę Tajlandii. No,
I wiem, że teraz się rozgadałam i tak dalej, ponieważ naprawdę jestem troszeczkę na stresie, ponieważ zaraz lecę do pracy. Chciałam zobaczyć, jak to wyjdzie, zrenderować w ogóle i życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, a w międzyczasie będę nagrywać właśnie w taki sposób, tylko że na fonie, czyli ta rozdzielczość będzie, będzie taka na cały ekran, bez tych czarnych pasków tu po bokach. Ale będę właśnie kontynuować mój plan z notesu bez stresu, tam jakby wszystko backupne, czyli wszystkie te Japonia, Chiny, Tajlandia, Hongkong i tak dalej. Będę tam przepisywać na Facebooku i zabiorę się za to, cały styczeń na to sobie poświęcam. Ewentualnie będę robić to w formie takich filmików, tylko to nie, nie mam takich kontaktów po prostu, bo patrzę w zeszyt, no ale jakoś to może wymyślę, albo poczytam, a potem streszczę czy coś. No, a jeżeli się Wam podoba po prostu taka forma i komentowania po prostu z pamiętników, no to dajcie znać, tak będę robić. Oczywiście zadbam o to, żeby było w lepszym formacie, z lepszym światłem i tak dalej, i tak dalej. I będzie te filmiki będą miały już ręce i nogi w tym roku. Obiecuję. 20 czerwca 2015 roku, dzień trzeci Ramadanu, jesteśmy w Malezji. Trafiliśmy do Pisat, chyba takiego miasta, między Penangiem a Kedah. Nie pamiętam nazwy. I tak sobie dzielan po ulicy, a w tle muzyczka z meczetu. Myślę, że to jest bardzo małe miasteczko wielkości około Mikołowa. Ludzie przyjemni, mili. Na ulicach jest pustawa, bo wychodzą dopiero za 2-3 godzinki. O 17, o przepraszam, 19.34 dopiero można wcinać. Cium! You need to smile. Tickle, tickle, tickle here.